Szanowni Państwo, zrobiliśmy ocet z nasturcji. Napchaliśmy nasturcji, kwiatów, łodyg i tego wszystkiego razem wziętych i zalaliśmy to octem jabłkowym, który żeśmy sami wyprodukowali. Wygląda to w ten sposób. Szanowni Państwo, to musi stać 14 dni. Przez jakiś czas musimy co jakiś czas wstrząsać tym, żeby to po prostu wzruszone było. Po 14 dniach zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Do czego stosujemy ten ocet z nasturcji? Otóż przede wszystkim działa przeciwzapalnie. Działa przeciwpasożytnicze. Jak jakieś pasożyty mamy na skórze i tak dalej, smarujemy tym bez żadnego problemu. Jak mamy łojotok, też smarujemy. Jak mamy łupież, też smarujemy. Jak mamy mędy, do chłopów się zwracam, wiecie. Zamiast krotamitonu stosujemy ten olej, a czy ten ocet z nasturcji. I mędy po prostu zabijamy. Jeżeli mamy taką cerę trądzikowatą, smarujemy, usuwa. Jeżeli mamy ból kolan, wiecie, jakiś tego, to bierzemy jedną łyżkę na szklankę wody, obmywamy kolana, bóle ustępują. To jest lek, który był kiedyś stosowany przez chłopów, zresztą nie tylko chłopów, ale przez wszystkich normalnych ludzi, którzy znali się na jakimkolwiek zielarstwie. Teraz to jest wyrzucone, niepotrzebne, bo wolimy wszystko chemiczne. Dlatego ja zachęcam, jeżeli nie będzie aptek, nie będzie lekarstw, nie będzie lekarzy, przychodni, róbcie takie leki, gdyż to są leki sprawdzone. Są to leki, które po prostu historia nam przekazuje i my winniśmy wiedzieć, jak je stosować. Także jeszcze raz powtórzę. Właściwości przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze. Jak macie jakieś robactwo na skórze albo coś smarujcie. Hamuje łojotok, to jest ważne. Łupież jak macie, to też smarujecie sobie głowę, tego. Jak macie mędy, jak gdzieś tam skoczycie na lewo czy prawo, no to smarować tym, mędy zlikwidujecie. Jak macie cerę trądzikowatą, wiecie, taka, no, takie trądy, takie no, te pryszcze, nie pryszcze na buzi, smarujemy tym olejem, tym octem. Usuwa bardzo szybko. Jak mamy jakieś bóle kolan, wiecie, opuchnięte, obolałe nogi, smarujemy 3%. Jedna łyżka tego i robimy na szklankę wody, jedna łyżka na szklankę wody i automatycznie mamy 3%. Bierzemy to na opuchnięte i obolałe nogi i to automatycznie nam ból mija. Szanowni Państwo, proste, zdrowe i takie nasze typowo polskie. Dziękuję bardzo.